Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć o pośladkach i co warto o nich wiedzieć, w jaki sposób uderzyć, w którą część pośladka, razem dzisiaj z Sandrą i z Łukaszem, który jest za kamerą, dokładnie wyjaśnimy Wam, co, gdzie i jak uderzyć. Dlatego bez przedłużania zapraszam Was po prostu do dalszej części materiału. Zacznijmy sobie od tego, że mięsień pośladkowy będzie nam się dzielił na trzy regiony. Jest to dla nas o tyle ważne, że w zależności od tego, w jaki sposób będziemy sobie chcieli nacelować pracę, w różny sposób, różnymi ćwiczeniami, w różny sposób wykonane, będziemy działać albo na regionie górnym, albo na środkowym, albo bardziej na regionie dolnym. Za chwilę przejdziemy sobie do ćwiczeń z tym związanych, natomiast w skrócie można by sobie wyobrazić w ten sposób, że górna część mięśni pośladkowych będzie pracować przy ruchach odwodzenia, możesz pokazać. Tak jest, to jest, tak jak jest. Przy momentach wyprostu biodra razem z komponentem rotacji zewnętrznej będzie ciężko pokazać bez wyciągu, więc za chwilę Wam pokażemy. Środkowa część mięśni pośladkowych będzie przede wszystkim pracować w takich ruchach jak na przykład hip thrusty, martwe ciągi rumuńskie, kickbacki, czyli tradycyjne ćwiczenia związane z wyprostem w stawie biodrowym. Dolna część mięśni pośladkowych będzie najlepiej pracować chociażby w takich ćwiczeniach jak przysiak, wykroki, wejścia na skrzynię i tego typu ćwiczenia. Sam wyprost w stawie biodrowym, zaprezentuj proszę bokiem. Wyprost w stawie biodrowym, czyli pochylamy się do tyłu, uginamy jak do martwego rumuńskiego i po prostu wstajemy do góry. I to jest właśnie wyprost w stawie biodrowym. W ten sposób można to sobie najłatwiej wyobrazić. Natomiast pamiętajmy jeszcze, że mamy również mięsień pośladkowy średni, pośladkowy mniejszy. Nie będziemy ich rozbierać na oddzielne mięśnie, bo obydwa będą budowane mniej więcej w podobnych ruchach. W dokładną anatomię nie ma po co w ogóle tutaj wchodzić. Natomiast mięsień pośladkowy średni znajdujący się tutaj będzie pracował tak naprawdę znowu bardzo mocno przy po prostu odwiedzeniu do boku. Albo po prostu odwiedzeniu, bo odwiedzenie od razu oznacza bok. Jeżeli przyjmiemy sobie pozycję, weź taką pozycję jakby jak mamy przy Monster Walkach, w tym momencie mamy ważną bardzo kwestię, bo przez to, że schodzimy do dużego zgięcia w stawie biodrowym, mięsień pośladkowy średni, którego włókna teraz podążają w taki sposób, traci wygodną pozycję do generowania siły. Co to dla nas oznacza? Mięsień ma najlepszą pozycję do generowania siły, kiedy ruch idzie zgodnie z jego włóknami. Czyli gdyby jego włókna były ustawione tak, jak teraz pokazują moje palce, to wtedy byłoby to ćwiczenie dla niego najlepsze. Ale w tej sytuacji to górne włókna mięśnia pośladkowego i część bardziej środkowych, można powiedzieć, będzie brało udział przy ruchu odwiedzenia w bok w zgięciu. Natomiast mięsień pośladkowy średni nie tyle, że nie będzie brał w ogóle udziału, natomiast będzie on zdecydowanie na tyle dalekim tłem, że można by uznać, że nie jest to ćwiczenie, które będzie dla niego najlepsze. Jeszcze jedną cechą jest to, że rozwija się również mięsień gruszkowaty, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć w ten sposób. Nadmierny jego rozwój może być dla nas niekorzystny, natomiast jeżeli raz po raz takie ćwiczenie w planie się znajdzie, raczej nie musi mi się tego objawiać. Dobra, może idziemy sobie przez regiony pośladka wielkiego, pokazując na zasadzie kickbacku, bo tu będzie fajnie sobie nam ustanowić właśnie różne regiony do ataku na tym ćwiczeniu, a potem przejdziemy jeszcze przez inne ćwiczenia, bardziej złożone, hip-trusty, przysiady i tak dalej. Teraz zobaczcie sobie, że jeżeli będziemy chcieli zaatakować pośladkowy wielki w górnym jego regionie, to prowadzimy kickback tak, żeby na koniec ruchu doprowadzić do lekkiego odwiedzenia, równocześnie, z rotacją zewnętrzną. Mówimy tutaj o około 15-20 stopniach. W taki oto sposób mamy właśnie atak na górnych włóknach pośladkowego wielkiego, więc jeżeli tam macie braki, to jest to właśnie sposób, jak to ćwiczenie wykorzystać. Teraz tradycyjny kickback, czyli najzwyklejszy, który sobie robimy, to będzie ćwiczenie, które najlepiej będzie angażować środek mięśni pośladkowego wielkiego, czyli jest to głównie właśnie na ten region ćwiczenie. Gdybyśmy chcieli jeszcze kickback wykorzystać sobie na dół pośladkowego wielkiego, to ruch prowadzimy lekko do środka, tak żeby około było 5 stopni, idąc jakby nogą do środka. W ten oto sposób jesteśmy w stanie zaatakować właśnie dół mięśnia pośladkowego wielkiego, więc mamy trzy regiony, jednym ćwiczeniem w planie można to bardzo fajnie wykorzystać. Przejdźmy teraz do mięśnia pośladkowego średniego, czyli tego, który będzie zajmował się odwodzeniem właśnie nogi. I tu mamy jedno z klasycznych ćwiczeń, czyli stojąc na wyciągu, po prostu najzwyczajniej w świecie odwodzimy nogę w bok. Zobaczcie sobie też teraz, że jeżeli dodamy komponent lekkiej rotacji zewnętrznej, to pamiętajmy, że pośladkowy średni też ma swoje regiony i regiony skierowane w tył będą brały udział również w rotacji zewnętrznej, więc tak naprawdę to, co teraz wykonujemy, będzie jak najbardziej i ćwiczeniem na górę pośladkowego wielkiego, jak i również będzie ćwiczeniem na mięsień pośladkowy średni. Minusem tego ćwiczenia oczywiście jest fakt, że wystawienie nogi do przodu powoduje nam pewne angażowanie również zginaczy bioder, co nie musi być wcale jakieś niekorzystne, ale jeżeli chcemy wymienić sobie minusy, to na pewno można by to sobie wymienić. Natomiast jeżeli chcielibyśmy tych zginaczy bioder się pozbyć, to mamy kolejną wariację odwiedzenia, czyli w ten oto sposób się ustawiamy do wyciągu, jak pokazuje teraz Sandra. Możesz w ten sposób właśnie wykonywać ruch,
Możemy ten ruch również wykonywać z lekką rotacją, tak jest. To będzie też świetne ćwiczenie, które będzie nam angażowało pośladkowy średni, pośladkowy wielki w górnych regionach, a przy okazji nie będzie angażować nam mięśni zwany zginaczami bioder praktycznie wcale. Natomiast jeszcze jest jeden, moim zdaniem, największy stos z tych wszystkich, które mamy do wyboru, więc przechodzimy sobie do kickbacku okrężnego, zaraz wracamy. Ćwiczenie, które wydaje się być najlepszym wyborem na mięsień pośladkowy średni, jest tak zwany kickback okrężny. Polega to na tym, że stajemy lekko w bok od wyciągu, tak żeby linka szła lekko do środka po skosie. Zobaczcie, że ruch zaczyna się od lekkiej rotacji wewnętrznej, od lekkiego przywiedzenia i prowadzimy do odwiedzenia w bok z rotacją zewnętrzną, trochę wspominając również wyprost biodra równocześnie, więc jest to hybryda wielu ruchów naraz i dzięki temu możemy przetrenować mięsień pośladkowy średni praktycznie na wszystkich jego regionach, a oprócz tego pamiętajmy, że są to też znowu ruchy bardzo zgodne z pośladkowym wielkim w jego górnych regionach, więc jest to kolejne świetne ćwiczenie, które będzie nam budowało górę pośladka i przysłowiowy bok pośladka. A teraz przejdziemy jeszcze do omówienia największych błędów przy kickbackach. Teraz największe błędy, albo w ogóle, może nie nazwę tego błędami, ale co zrobić, żeby to ćwiczenie działało dla nas lepiej. Sandra teraz robi kickback z wyprostowaną nogą. Co to powoduje? Wyprost w stawie kolanowym, albo raczej bardzo małe jego zgięcie, będzie zwiększać aktywność tylnej grupy uda, czyli grupy kulszowo-goleniowej, potocznie zwanej dwójkami, która też bierze udział w wyproście stałobiodrowego. Więc jeżeli chcemy, żeby jak najmniejszy udział był tej mięśni właśnie dwugłowych, to zaczynamy najzwyczajniej ruch ze zgiętym kolanem. Tak jest. To wpłynie na mniejszy udział mięśni pomocniczych i zwiększy nam stymulację mięśnia pośladkowego. Drugim błędem, na którym bardzo warto uważać, to to, że w trakcie ruchu, przez to, że próbujemy zyskać dziwnie w duży zakres, jest fakt, że zaczynamy robić przeprost w plecach. Prawda jest taka, że zakres ruchu przy wyproście biodra jest dla nas ograniczony i próba pójścia za daleko będzie dla nas niekorzystna. Dlatego napinamy, proszę Sandro, brzuch, pokaż teraz poprawnie i razem z ugiętym nogą. Tak jest. I teraz mamy świetne ćwiczenie, pozbawione, że tak powiem, błędów, najbardziej efektywnej jego wersji, ale zostańcie jeszcze z nami, bo pora przerobić wiele innych jeszcze ćwiczeń, takie jak hip thrusty, przysiady i tak dalej. Ponieważ Sandrze, naszej modelce, spompowałeś już pośladki w trakcie nagrywek, zmieniliśmy sobie modela na Łukasza. Zobaczcie, że przerobimy sobie teraz martwy ciąg. Łukasz pokazuje na prostych nogach, czyli zgięcie kolana jest mniejsze niż 15 stopni. Co jest tutaj ciekawego, tylko tak pokrótce, to przede wszystkim będzie ćwiczenie na mięsień, tak naprawdę dwugłowa, raczej całą grupę kulszowo-goleniową. Jako ciekawostkę powiedzmy sobie, że powyżej 75 stopni zgięcia, czyli tak naprawdę tutaj mamy efektywną pracę mięśni dwugłowych, jak schodzimy głębiej, to przywodziciele zaczynają przejmować główną pracę starteru prime movera tak zwanego, czyli mięśnia, który będzie wykonywał największą część pracy. Dlatego w kontekście pośladka to ćwiczenie zdecydowanie nie będzie najlepsze. W kontekście dwójki do 75 stopni zgięcia, gdybyśmy chcieli to wykorzystać do przywodzicieli, to schodzimy jeszcze głębiej. Natomiast skoro to pośladek jest naszym dzisiaj głównym celem, zróbmy sobie martwy ciąg rumuński, czyli 15 do 30 stopni zgięcia w stawie kolanowym. I teraz tak naprawdę interesuje nas zejście podobnie do 75 stopni zgięcia w stawie biodrowym, bo to tam kończy się jego zakres pracy, gdzie będzie on najbardziej efektywnie zaczynał nasze ćwiczenie. Jeżeli zejdziemy do pełnego rumuńskiego, pokaż proszę Łukaszu, tutaj głównym celem, głównym mięśniem pracującym, prime moverem będzie właśnie przywodziciel w jego górnych regionach. Dlatego jeżeli chcemy jak najefektywniej wykorzystać naszą pracę, wyobraźmy sobie, że kończymy ruch w okolicy naszego kolana. Tak jest i wchodzimy z biodrem do góry. I jeszcze jako jedną ciekawostkę kolejną, bo tych ciekawostek nigdy nie jest za dużo, wykonywanie pełnego zakresu ruchu do pełnego wyprostu też nam nie jest tak naprawdę potrzebne. Jeżeli wykonujemy sobie ruch od kolan i zatrzymamy się na 20 stopni przed wyprostem, tutaj ciężar zaczyna znajdować się na tyle blisko osi obrotu, że obciążenie zaczyna robić się bardzo małe. To nie znaczy, że tego ruchu nie można wykonywać. To znaczy, że jego wykonanie w kontekście rozwoju hipertroficznego nie będzie miało dla nas większego znaczenia. Więc jeżeli chcielibyśmy też jak najbardziej poprawić to swoje czucie i trzymać już najbardziej efektywnego zakresu pracy, idziemy od kolan i kończymy ruch tak naprawdę na 20 stopni przed pełnym wyprostem. A to jest dla nas ważne dlatego, że zaraz przejdziemy na ławeczkę rzymską i tam się świetnie zgra jako połączenie ćwiczeń pod kątem pracy na pełnym wyproście. To by było na tyle w tym materiale. Prawda jest taka, że wyszło nam tego tak dużo, że podzieliliśmy na dwie części, dlatego w drugiej części omówimy wszystko to, czego nie było. Natomiast pamiętajcie, żeby zaobserwować nas na TikToku, na Facebooku lub Instagramie. Tam jest dużo krótkich materiałów i wiele różnych cennych informacji. I w materiale wystąpiła Sandra Wilgos, Piecu Workout i po prostu trening. Do zobaczenia.